co. Także tutaj naprawdę można powiedzieć nowa fala kontra doświadczenie. W tym konkretnym wykonaniu może być bardzo ciekawe. Tym bardziej, że Węgorz miał drobną przerwę, jeżeli chodzi o starty w kimonach. Rzadko można było go zobaczyć ostatnimi czasy w turniejach, ale teraz na Mistrzostwa Polski pokazał się bardzo fajnie. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, z Michałem Ksepką miał ciekawy pojedynek. To też interesujący fakt. Czarny pas bije się z bodajże niebieskim. Także to też powiedzenie, chyba też zresztą Piotra Bagińskiego, że pasy nie walczą. No, na turnieju Ragnarok zdecydowanie wciela się w życie. Bo no, tak jak Adrian wcześniej udowodnił, tutaj młodzi zawodnicy z Copacabany potrafią zaskoczyć i przegrał Podstawczuk. Zobaczymy, jak poradzi sobie z Kubskim teraz Mateusz Flaga. Tym bardziej, że Mateusz tutaj nie ma za bardzo nic do stracenia, to on jest czarnym koniem. Jeżeli przegra... O proszę. Dokładnie. O proszę, no naprawdę, to jest właśnie to, o czym mówimy. Bez kompleksów podejść do takiego zawodnika jak Jędrek Kubski, to też trzeba mieć poukładane w głowie i być pewnym swoich umiejętności. No, ale Jędrek zachowuje się jakby stawy miał z gumy. Był pozbawiony pewnych kręgów, także jego złapać na pewne techniki jest bardzo, bardzo ciężko. No, ale tu widać też sam po samych chwytach, jakże Mateusz Flaga to też takie nowe pokolenie. Oplótł się w każdą możliwą kończyną i też tu widać trochę wpływy chyba Maćka Kozaka, bo złapał trochę w stylu SMS-a i szuka od początku jakiegoś poddania i czy prób przejścia, ale Kubski wydaje się na ten moment, mimo tych sekundowych opałów, na razie spokojny i chyba obserwuje tylko, co ten młody adept, który mógłby do niego przyjść na trening. Dokładnie. Tutaj próbuje wyczarować. No na pewno dla Jędrka jest to ciężka przeprawa w tym momencie, tym bardziej, że Mateusz złapał bardzo niewygodny chwyt, obie za oba rękawy, także dwie ręce są wyłączone, a Mateusz ma do dyspozycji i ręce, i nogi, jak zresztą widzimy tutaj świetnie sobie radzi. Tak naprawdę brakuje, żeby stopą sobie zaraz nie podał kimona w jakiś sposób. Także no Węgorz jest odrobinkę w opałach, ale jeszcze bym niczego nie przesądzał, tym bardziej, że on bardzo lubi się rozkręcać. No, mimo że Mateusz tutaj prezentuje świetne takie modern jiu-jitsu, to na razie nie wynikło z niego jeszcze za dużo. Jędrek tutaj się wydaje po prostu czeka na swój moment, tak? Na tablicy mamy tutaj przewagi na korzyść Flagi, ale to jeszcze są naprawdę drobne punkty, także nic nie przesądzone. Dokładnie. Zobaczymy. No na pewno na plus dla Flagi jest to, że on tu szuka, kombinuje, a Kubski na razie czeka. No to już jest młodym zawodnikiem, on jest głodny sukcesu, także nie ma nic do stracenia, a pokonanie jednak znanego nazwiska, jakim jest Węgorz, to jest duża, duża mobilitacja. No i tu udało się Węgorzowi wyjść z tego złapania za nogi. Dobrze. Ale jako, że walka na skraju, sędzia Podbagiński wznowi ją na środku. No Węgorz na razie bardzo, bardzo spokojnie, zresztą Mateusz też chyba pewny siebie, zdecydowanie. Tak, czuję się bardzo dobrze. Boże, naprawdę na miłość obserwuję. Nie wiem do końca, ile ma lat Mateusz Flaga, ale to chyba nawet gdzieś w końcach pełnoletności się tutaj poruszamy. Jeszcze naprawdę cały świat przed tym chłopakiem. Już nawet teraz widać, że no, nie jest to jakaś dramatyczna różnica poziomów i to tylko możemy się cieszyć. Tacy zawodnicy rosną nam i no i tak jak mówiliśmy przy okazji Kaspara Rota, miło obserwować ten rozwój, bo no Mateusz nie ma nic, tak jak powiedziałeś, nic do przegrania, a bardzo dużo do wygrania. Tak, presja jest na Jędrzeju Kubskim, który mam wrażenie, że pomału zaczyna się rozkręcać i zaczyna sobie poczynać śmiało. Myślę, że Mateusz też być może odrobinę może odczuwać zmęczenie, bo to jednak on sobie tutaj narzucał tempo przez cały czas. A jak wspomniałem wcześniej, no pewne techniki, nawet i nowoczesne, typu berimbolo, czy to wkręcanie się, świetnie działają, no ale to jest jednak Jędrek Kubski. Tutaj
naprawdę ciężko jest go przekręcić. No wydaje mi się, że Kubski trochę już odczytał flagę i ten jego styl i już tak sobie nie daje się wkręcać, że tak powiem, młodemu zawodnikowi i już to on powoli nadaje tempo. Tak jak powiedziałeś, ten początek chyba potrzebował, żeby się rozkręcić, bo już teraz to on próbuje tu przychodzić, podupływać te nogi i to bardziej flaga teraz jest w defensywie. Tak, a tym bardziej, że na tablicy punktowej już remis nawet i w przewagach. 2 minuty niespełna do końca. Także myślę, że tą walkę wygra chyba ten, kto bardziej chce ją wygrać, bo to jest kwestia przyspieszenia zmiany tempa. Bardzo mi się podoba to, że Jędrzej czyta tą walkę i obserwuje to, co Mateusz robi, także zmienia sobie ten uchwyt, już nie pozwala sobie narzucić stylu walki przeciwnika. Teraz takie 50-50, ale jednak to Węgorz ma kolano z góry na brzuchu, troszeczkę gniecie, zabiera powietrze, szuka tam duszenia. No flaga tak jakby się wystrzelał na początku tych swoich magicznych technik i teraz no tak trochę to powietrze zeszło. Chyba wydaje się odrobinkę, tak jak wspomniałeś, mógł się zmęczyć tymi przejściami, tym dynamicznym szukaniem skończenia. No bo powiedzmy sobie szczerze, to jest próba ciągle jednej techniki wkręcenia się pod nogę. Oczywiście Mateusz to robi koncertowo, aż przyjemnie się to ogląda. No ale Jędrzej Kubski nie po to ma czarny pas, żeby nie wyciągać wniosków z takich rzeczy. Tym bardziej, że on również jako zawodnik, jako trener pewnie wychował jednego zawodnika. Także to doświadczenie tutaj na pewno widać. Bardzo ładnie podał sobie teraz kimono pod szyją Mateusza. Także 20 sekund do końca. Jeżeli to duszenie tam rzeczywiście jakoś się uda zapiąć, może uda się zrobić przewagę. No i zanosi się na pierwszy remis punktowy. Jeżeli Jędrzej wytrzyma tutaj na górze i nie da sobie zrobić krzywdy. No flaga tu się zerwał na samą końcówkę, ale chyba nic z tego nie wynikło. Tak jest. No i mamy remis i czy będzie dogrywka, czy będzie wskazanie. Piękna walka jak na razie. Mateusz Flaga zrobił fenomenalne wrażenie. No myślę, że nawet jeżeli to Węgorz byłby wskazany zwycięzcą, to Mateusz Flaga honorowo może mu uznać, że naprawdę jest honorowym zwycięzcą, że tak powiem, bo no zaprezentował się koncertowo naprzeciw takiego klasowego zawodnika jak Jędrek. No to nie wstyd jest przegrać w takim stylu, szczególnie, że naprawdę taką najbardziej zagrożoną sytuację to właśnie to on spowodował na Jędrku. Tu bardziej doświadczenie Węgorza wzięło górę, ale zobaczymy, czy jeszcze będzie dogryweczka, czy to już przez wskazanie zostanie wyłoniony zwycięzca. Chyba jednak będzie decyzja. Tak, chyba tak tu. No jestem ciekaw. Pomowie ciała Bagiego. No myślę, że Mateusz Flaga może tutaj wziąć zwycięstwo, ale zobaczmy. Decyzją sędziów zwycięzcą jest Jędrzej Kubski! A jednak... No ale tak jak wspomnieliśmy, to naprawdę Mateusz nie ma co sobie jakoś szczególnie pluć w brodę, bo pokazał się świetnie. Pokazał się naprawdę świetnie i no całe to młode pokolenie jak na razie, Kasper Rod, czy Adrian Krzesiak, czy właśnie Mateusz Flaga, super. Piękna walka. Z mojej strony muszę powiedzieć, że zaimponował mi Jędrzej Kubski tym, że pomimo ciągłych prób ze strony Mateusza Flagi nie dał sobie zrobić krzywdy i z każdego ruchu wyciągnął wnioski. Także przyjemnie oglądać.